Witajcie. W tym filmiku, znowu mamy coś wam do pokazania, bardzo ciekawego i przydatnego. Co to jest tym razem? Rozpakujmy i obejrzyjmy. Jest to cyfrowy endoskop, czyli bardzo niewielka kamerka z podświetleniem na bardzo długim kablu, którym możemy dostać się do wszelkich zakamarków i podejrzeć różne rzeczy. Endoskop ten możemy podłączyć nie tylko pod komputer, ale także pod smartfon z Androidem. Ta kamerka ma bardzo jasne podświetlenie, które możemy regulować przy pomocy pilota. Do kamerki mamy dołączoną przejściówkę, która pozwala na podpięcie kamery także pod komputer. Zobaczcie, jaka ta kamerka jest malutka. No dobra, ale do czego będziemy mogli jej używać? Bardzo nam się ona przyda, na przykład przy dokładnych oględzinach elektroniki, w trudno dostępnych miejscach. Tutaj akurat widzicie, wnętrze mechanizmu kasety magnetofonowej. Możemy też zaglądać do trudno dostępnych miejsc, takich jak na przykład kominy wentylacyjne, czy innego rodzaju długie i wąskie korytarze. A tutaj widzicie filmik w pełnej jakości, tu akurat zaglądam kamerką inspekcyjną do wnętrza drukarki. Oczywiście tą kamerką możemy zaglądać także do innych, trudno dostępnych miejsc, tutaj widzicie zlew, zajrzyjmy co jest w środku, tylko się nie przeraście. No to najlepsze przed nami, zaglądnijmy także do kibelka. W tej chwili ta kamerka znajduje się pod wodą, czyli jest ona także wodoodporna. Polecam wam ten kolejny super sprzęcik, tym bardziej, że można go wykorzystywać do bardzo wielu przydatnych czynności. Zwłaszcza, że możemy nim zajrzeć nawet do własnego ciała, gardła lub uszu. Chwila. Czy autor tego filmiku właśnie włożył tę kamerkę do ust? Przecież przed chwilą była ona w zlewie. I kiblu. No dobra, ale bez żartów, czy ta kamerka może nam posłużyć w razie naprawdę trudnych sytuacji? Sprawdźmy to. Endoskop ma ciekawe dodatkowe elementy, m.in. specjalny haczyk, magnesik oraz lusterko boczne. Przygotowałem tutaj pewne rekwizyty, plastikowa butelka, która będzie służyła za pułapkę, do tej pułapki powiedzmy, że wpadły nam jakieś pieniądze, lub inne cenne przedmioty, chcemy je wyjąć, a nie widzimy nawet wnętrza tej pułapki. Czy nam się to uda? Zobaczmy.
Jak widzicie, udało nam się wszystko wyjąć, także fajny ten sprzęcik i bardzo przydatny.